Tomek, jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa. Opowiedz o swoim bohaterze, kim jest Walden? Wiesz co, Walden początkowo jest trochę takim nieopierzonym małolatem, który jakby chce poszerzyć swoje możliwości, chce jakby, no, trochę fascynuje się bohaterem, którego poznaje, trochę chce być taki jak on jakby ten cel mu przyświeca. No a potem się w tym wszystkim gubi. No i taka, wiesz, taka po prostu sinusoida powstaje pokrótce. No dzisiaj widzimy Cię w takim eleganckim wydaniu, nie w Ortalionie, jak tutaj na ekranie. Opowiedz, jak budowałeś swoją postać, swojego bohatera? Czy czerpałeś z prawdziwych osób, które żyją? Bo tak naprawdę nie wiemy, kim w rzeczywistości był Walden, tak samo jak nie wiemy, kim był główny bohater. Tak, i absolutnie ja przynajmniej miałem takie podejście, że nie starałem się zagłębiać w tę historię, powiedzmy, prawdziwą. Jakby nie interesowali mnie ci, na których budowana była ta historia, tylko raczej moja wyobraźnia, tym bardziej, że Walden podobno istniał, natomiast ani nie był Waldenem, ani... ta postać jest trochę pokolorowana, nawet nie pokolorowana, trochę stworzona na potrzeby tego filmu. Że bardziej wiadomo, że był taki przyjaciel, druh, natomiast to sobie wymyśliliśmy i jakby tym torem, jakby ja tym tropem poszedłem. Mi się wydawało po prostu super ciekawe. A samo to przygotowanie do roli to ciekawe, bo jak w ogóle przeczytałem ten scenariusz, to mi się postać Waldena wydała bardzo, bardzo okrutna i jakaś taka mało interesująca w tym, do czego dążę, w tym takim, tej takiej swojej bezwzględności. Ale był tam ogromny potencjał do tego, żeby spróbować zbudować w nim człowieka, jakiegoś takiego z własnymi demonami, z własnymi jakimiś problemami, takimi, że jednak jego życie tak naprawdę, mimo że z własnej woli, jakby sam tego chciał, no to jednak dostał takiego kopa, że ciężko się pozbierać z tego. To gdzieś bardzo mi się spodobało. No a co wyjdzie z tego, to nie wiem, bo w sumie nie widziałem jeszcze. Twój bohater jest tak bardzo nasączony emocjami, można odnieść takie wrażenie, gdy się ogląda ten film, szczególnie tutaj relacja z Marcinem Kowalczykiem, właśnie tak, z takim, tak też można to określić, ale łączy go taka szczególna relacja tutaj z Marcinem Kowalczykiem, tutaj z Natalią Siwiec. Jak się z nimi współpracowało? Co to było? Jak to wyglądało na planie? To był ogromny komfort pracować z nimi, bo Marcin reprezentuje taki styl pracy, który opiera się na ogromnym skupieniu i zaangażowaniu. Natomiast Natalia była chyba pierwszy raz na planie filmowym, więc to zaangażowanie dwukrotnie podbijała, ponieważ prawdopodobnie się też o wiele bardziej stresowała tym, że będzie musiała się z tym zmierzyć po raz pierwszy i myślę, że nie miała łatwej roli, więc tym bardziej. I to kumulowało taką energię, że panowała taka niezwykła aura skupienia, rzetelnego przygotowywania i jakiegoś takiego oddania temu, bo to, co jest ważne, to my się cholernie zaangażowaliśmy w to, bo nam potwornie uwierzyliśmy w to. Wiesz, jakby to był projekt, który chcieliśmy po prostu naprawdę całe serce w tym użyć. Mam wrażenie, że to, że zdecydowałeś się wziąć udział w tym projekcie, także stała za tym osoba reżysera, Maciej Kawulski, bo miałeś już okazję z nim współpracować w Underdogu, gdzie również kradłeś sceny, po prostu kradłeś show w większości aktorów dla siebie. Jak się pracuje z Maciejem Kawulskim? Jakim jest twórcą? Maciej jest wyjątkowym twórcą. Już z racji tego, że on jakby z takiego pasjonata kina po prostu stał się tym reżyserem, włożył w to całe serce, gdzieś być może nie czuje jakby po prostu takiej jakiejś konieczności robienia tych filmów, bo po prostu to kocha i chce to robić, więc w pewną taką dozą, taką lekkością do tego podchodzi, a jednocześnie przynajmniej w przypadku tego filmu, no bo przy Underdogu, no my się spotkaliśmy w trakcie kilku dni, więc tak naprawdę nie mieliśmy okazji się poznać, ale w przypadku tego filmu, no to on był niezwykle przygotowany. Długo przed zdjęciami mogliśmy rozmawiać, mieliśmy ten komfort, że stając na planie doskonale wiedzieliśmy, czego chcemy, jak ten film prawdopodobnie będzie wyglądał. To jest ogromny komfort, coś się tak mi się wydaje, że to jest ogromny komfort. Tuż na koniec, czego widzowie mogą spodziewać się po filmie? Jak zostałem gangsterem? Historia prawdziwa. Tego nie umiem, na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, sam nie widziałem, natomiast mam nadzieję, że
że będzie to szansa na wyruszenie w bardzo ciekawą podróż z bohaterami przy bardzo ciekawej muzyce. No właśnie, to jeszcze o to zapytam, bo tutaj za muzykę odpowiadał Maciek Kawulski, który to wszystko selekcjonował i na ekranie to naprawdę działa, często z takim ironicznym komentarzem. Opowiedz też, jak to wyglądało z twojej strony. No ja po prostu wiem, że Maciej lubi, nie znosi ciszy i kocha, jak tam w tych scenach się dzieje i ta muzyka faktycznie buduje. Ciężko się odnieść do tego, bo tak jak mówię, nie widziałem, ale domyślam się, jak pracuję po Underdogu, wiem, jakie kawałki tam chciał zawrzeć i udało mu się zdobyć prawa do nich. To się nie ma, jakby nie ma możliwości, żeby się nie udało.